Hej, hej, trenerzy Pokémon, witam w kolejnym odcinku z Let's Go Pikachu. Przed nami oczywiście Liga, nie Liga Sprawiedliwych, tylko Liga 4 osoby, które musimy pokonać prawdopodobnie. Znaczy mam nadzieję, że to będą 4, a nie więcej. Pokémon League, czyli Liga Pokémon, jak już wcześniej mówiłem. Zastanawiam się tylko, czy ktoś będzie się z nami chciał jeszcze czymś tutaj wymienić. Executor za Executora, ale nie, zaraz. Tutaj w takim razie będzie kolejny alolański Pokémon do wymiany, ale my mamy Execute, nie mamy Executora. Czyli będzie trzeba go po prostu w jakiś sposób, no, wyewoluować, tak? Coś nam chcesz powiedzieć, gościu? Albo na przykład nauczyć nas jakiegoś czaru? Znaczy czaru, ruchu. Co ja mam z tym czarem? Dobra. Czyli dokładnie tak samo jak pamiętam. Po jednej stronie są zakupy, po prawej stronie jest leczonko. O Jezus Maria. Pokaż mi jeszcze raz, move, Heart Scale, pokaż jak wygląda ten Heart Scale. Wait, zaraz, nie rozumiem tutaj czegoś. Czyli, zaraz. If there's a move, you want one of your Pokémon to recall. Aha! Czyli można jakby przywrócić jakiś atak Pokémonowi, który wcześniej zapomniał, tak? No dobra, to okej, to kumam. W takim razie leczonko naszych Pokémonów i zobaczymy, czy tak z Mańki uda nam się pójść i pokonać ligę Pokémon. Tylko tak, na pewno będą nam potrzebne eliksiry, nam będą potrzebne revivy, potrzebne nam będą HP-ki. Także troszeczkę zakupów tutaj będzie trzeba zrobić. Ultra Bole na pewno nie. Myślę, że hiperpotionów parę sobie kupimy. Na pewno, no może jakieś 20 hiperpotionów, niech będzie. Chociaż to będzie trochę outplay, te 20 hiperpotionów. Lepiej można było zainwestować w potiony pomiędzy walkami. Tak mi się wydaje. 50 potionów chyba to jest, będzie... 10 tysięcy to kosztuje, całkiem sporo. Max Potion, Full Restore. Może niekoniecznie. Aha, kupiłem Hyper Potion, a nie Max Potion. No trochę lipa. Dobra, Antidote. Kupmy 10 Antidotów. Nie wiem, ile mam na stanie, więc kupuję w zasadzie tak z Mańki. Burn Hill, Ice Hill. Dobra, Burn Hill kupmy sobie z 4. Nie wiadomo, czy to nam w ogóle do czegokolwiek będzie potrzebne. Najwyżej później sprzedamy. Ice Hill. Weźmy sobie 5. Dobra. Paralyze Heal, Full Heal, Revive'ów. Weźmy sobie parę Revive'ów. Okej. Okay. Cyk. To pomiędzy walkami ewentualnie będziemy wykorzystywać. Czy chcemy leczenie z paraliżu? Można wziąć jakieś 3 Paralyze Heal. Nie wiadomo, czy jakiekolwiek Pokémony będą nas tam paraliżować, czy nie, ale można wziąć. Dobra, reszta to są X-Speed, X-Def i tak dalej. To mi raczej nie będzie potrzebne. Nie będę tego wykorzystywał z tego względu, że będę tracił po prostu turę na tym, żeby wykorzystać taki item. Dobra, no to w takim razie nie pozostaje nam nic tylko jak zasejwować i spróbować podejść tutaj do... No nie, nie chcę jeszcze raz sejwować. I podejść w takim razie do naszej Elite Four. Zobaczymy, czy uda nam się tak z buta, wiecie, podejść i załatwić wszystko. Welcome to the Pokémon League. No siemanko, Stomp Lorei, jeśli dobrze mówię. Będzie ona miała chyba Pokémony wodne i lodowate, czyli lodowe. Czy będzie Lapras pierwszym Pokémonem? 5 Pokémonów, całkiem sporo. Dewgong. Okej, okay, Dewgong jest ewidentnie Pokémonem wodnym, tudzież również korzysta z ataków lodowych, więc nie powinno być tutaj większego problemu, żeby na przykład takim Thunderboltem... Kurde, wiecie co zapomniałem? Zapomniałem nauczyć nasze Pokémony jakichś lepszych ataków. O, wow, wytrzymał to. To ciekawe. Waterfall. Ładny atak, w sensie ładnie wygląda. Okej, tutaj widzę, że już mamy pierwszego kandydata do heala, jakiegoś potiona pomiędzy walkami. Chyba, że w trakcie walki też będę musiał znowu coś podhealować. Okej, super effective. Świetnie.
Pikachu dostaje expa, a my w takim razie mamy Jinx. Nie zmieniamy, bo tutaj akurat nam się przyda Pikachu znowu. Jinx ostatnio całkiem szybko zlatywał. Nie pamiętam, czy po Zigzapie, czy po Thunderbolcie, ale całkiem nieźle wchodziło w Jinxa. Czyli jednak będę musiał tutaj... Ojej, Kiss. Ja nie wiem, czy to nie będzie... Sleep. Dobra. Czyli w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak... Nie Pokémon, zmiana Pokémona, tylko zrobimy Awakening. Mamy jeden Awakening. Zróbmy. Nie będziemy czekać, bo nie ma na co czekać w zasadzie. W walce tutaj Blizzard. Oj, to właśnie może być dosyć problematyczne, bo to jest jednak Ice. Świetnie, znaczy średnio świetnie, bo chciałem powiedzieć, że dopiero pokonujemy drugiego Pokémona, prawda? Okej. Co jako następne? Expy. Cloyster. Zostajemy przy Pikachu. Idziemy w Cloystera. Dobra. Cloyster jest znowu Pokemonem... wodnym, jakby nie patrzeć. Wodno-lodowym, no. Thunderbolt. Thunderbolt. Proszę, zadziałaj na 100%. Oczywiście, że zadziałał. Świetnie. Mam nadzieję, że Pikachu wytrzyma do końca walki i będziemy mogli go później potionami podleczyć. Nie chcę teraz tracić tury na to, żeby go tutaj Lapras... Lapras może być problematyczny z tego względu, że okej, Lapras tutaj na Thunderbolta też powinien nieźle zadziałać, powinien Thunderbolt na Laprasa, ale jednak może nie paść na zero. O, padł na zero, świetnie. Super effective, super, świetnie. Jeszcze critical. Bardzo możliwe, że jakby kryt nie wszedł, to by Lapras jednak został z jakąś tam cząstką HP. I Slowbro. Dobra, Slowbro również... Aha, nie wiem, czego nie kupiłem. Tych itemów, jeżeli można je w ogóle kupić, które regenerują ilość użyć ruchów. Oj, Slowbro, niestety może tutaj... O, paraliż, proszę nie zaatakuj. Can't move, surf. Może być problematyczne. Tak też myślałem. Pikachu tego nie przetrzymał. A już miałem nadzieję, że paraliż tutaj zadziała na 100%. No to dobra, no to w takim razie... No na pewno nie Charizarda. Nie ma takiej opcji. Articuno. Articuno powinien wpaść z Ice Beamem. I zobaczymy, czy uda nam się... Będę musiał zrobić przegląd, bo zapomniałem TM-ów sprawdzić. Żeby TM-y miały... Znaczy, żeby TM-y wrzucić na jakieś lepsze ataki. Zwłaszcza na przykład na Articuno. Articuno zaatakuje jako pierwszy? Super. Okej, świetnie. Czyli Pikachu jest do, po pierwsze, healowania, a po drugie do revivowania. Okej, no i Charizard 57, świetnie. Nie wiem, jaki drugi był typek. Nie wiem, czy to nie był gość, który miał kamienne i ziemne Pokémony, ale najpierw zajmijmy się naszymi tutaj... obolałymi, nie communicate, co ja robię, bag. I medicine pocket, revive'ów mamy 12. Nie za dużo, powiem szczerze, nie za dużo. Okej. Okay. I teraz tak, ile daje super potion? 60 hapsów. Spokojnie. Świetnie. I jeszcze doleczmy tutaj oczywiście Pikachu do końca. Subcio. I nie wiem, czy teraz w party nie zmienić po prostu układu. Na Blastoise'a jako pierwszego. Albo dobra, najpierw zobaczmy, jak wygląda ten gość. Bo przypominam, nie możemy się wracać. Tutaj w trakcie walki z czwórką... on miał chyba... Zdążyłem wyciszyć mikrofon. Kichnęło mi się. On miał chyba właśnie Pokémony kamienne. Kamienne i walczące. Więc tutaj mi ciężko określić, co by mogło być ok, ale dobra, zajrzyjmy do TM Case. Wreszcie, co? Powiecie. Can learn. Headbutt jest jakim atakiem? Normalnym, więc to mi tak średnio. Payday jest średnio. Scald jest water. Thunder Wave niepotrzebne. To nie jest ofensywne. Thunderbolta mamy. Diga. Diga może nauczyć się... O proszę, Kadabra. Jest w stanie nauczyć się Dig.
nie mamy żadnego ataku typu fighting. Więc semi toss to the user's level. Czyli 56 by Blastoise zadawał Seimic Tossa. Może coś będzie lepszego. O Jezus Maria, Brick Break. Ile to zadaje? 70, więc w zasadzie lepsze. Więc w zasadzie lepsze. Dobra, zróbmy tego Brick Breaka dla Blastoise'a. Zobaczymy, czy uda nam się coś zastąpić takiego w miarę rozsądnego. Bo tak, Bite, Scald, Surf. Ten ma 80, a ten ma 90. Dobra, to zamian za Scalda, co? I będzie miał 4 typy ataków. To będzie spoko. Okej. Okay. Brick Break. Super. Co mamy następne? To jest normalny atak. To jest Fairy. Ale nikt się nie jest w stanie nauczyć go. I tu jest Dark Pulse. I Dark Pulse może się nauczyć... Ja nie wiem czasem, czy nie będzie lepszy od Bite'a. Ten Dark Pulse. Powiecie, wreszcie sobie to na samym końcu... Tak, będzie lepszy. Na samym końcu wreszcie uczy się TM-ów, nie? Teraz się przydadzą na pewno. Znaczy, mam nadzieję, że się przydadzą. Okej. Okay. Co mamy? Rest mi niepotrzebne. Mega Drain. Ile to zabiera? 75. Czy Venusaur ma Mega Draina w ogóle? Nie ma, bo przecież pokazało, że no needs move. Petal Dance Leech Seed. Na pewno Leech Seed bym zastąpił. Na pewno Leech Seed bym zastąpił Mega Drainem. Okej. Okay. Świetnie. Co mamy następne? Teleport. Psyk już zna. Thunder Punch. 75. Electric. A zobaczmy, jak na Pikachu tutaj wpadnie. W ogóle Charizard jest w stanie się go nauczyć. Też ciekawa sprawa. Thunder Punch. 75. No zamiast Zipzapa mógłby wpaść, co? Zamiast Zipzapa mógłby wpaść. Zróbmy zamiast Zipzapa. Zawsze jakby co, to chyba możemy wrócić, bo nie wiem, czy mi się wydaje, że nie mam. Mam Zipzapa, czy nie mam? Flash Cannon. To jest typ Steel. Na razie nam na nic to niepotrzebne. Roost. Nic mi po tym. Flamethrower to mamy. Dragon Pulse. Typ Dragon. Kto jest w stanie się nauczyć go? Jest w stanie się go nauczyć Charizard. Lecimy, słuchajcie. Bo już Blastoise jest dosyć mocno okupiony. Dragon Rage. Oczywiście, że zamieniamy. Właśnie tak też myślałem, że on miał już jakiś atak typu Dragon, ale tutaj mamy o wiele potężniejszy atak, Dragon Pulse. Świetnie. Dream Eater nie, chociaż Dream Eater? Kurde, powiem wam szczerze, że Kadabra mógłby tutaj Dream Eaterem coś porobić. Let's go. Dream Eater. Zamiast Recover, to na pewno, bo Recover tutaj... Niestety, ale Kadabra jest dosyć squishy, więc nie ma co ukrywać, że raczej on tutaj będzie starał się bić mocno i nie zostawać obrażeń. Fire Punch, ile to zadaje? 75. Może niekoniecznie. Poison? Nie. Fly. O, i Fly na pewno się nauczymy na Articuno. Bo Articuno ma bardzo dużo jakichś takich mało przydatnych ataków, powiem wam szczerze. Na pewno Agility to jest atak, który jako pierwszy idzie do odstrzału. Mamy typ Fly. Świetnie. Co mamy? Taunt nie. Rock Slide. Typ Rock. No nikt nie jest w stanie się nauczyć Ice Beam. Ice Beama mamy. To nie. To nie. Poison, Sledge Bomb. Fire, Fire Blast. Uuu, kochani. Fire Blaścik wchodzi na Charizarda. Oczywiście, że tak. Fire Blaścik. Zamiast Embera, to zdecydowanie. O tym już mówiliście pewnie pierdyliard razy. Ten Rock Slide, typu Rock by był spoko, w ogóle jakikolwiek atak. Ja tak tutaj trochę teraz siedzę w tych... TM-ach, ale no przyznajcie szczerze, że raczej się teraz przyda, nie? Raczej się teraz przyda. I teraz tak, Earthquake, Razor Leaf, 55. No zdecydowanie. Zdecydowanie za Razor Leaf. To jest najsłabszy atak na Venusaurze aktualnie. Świetnie. Ten Rock Slide ewentualnie jeszcze można by było komuś zarzucić, ale...
Czy chcę? Solar Beam? What the... hell? Earthquake mamy. Blizzard. Ho, ho, ho. Proszę Państwa. Po pierwsze leci, wchodzi w Blizzard. Wchodzi Blizzard tutaj. Zamiast Reflecta może być. Zamiast Reflecta. I ten Outrage też mi się wydaje, że będzie tutaj wchodził na Charizarda. Chociaż z drugiej strony Outrage może wejść również na Venusaura. Dobra. Zmieńmy chyba, bo mamy 120 na 100, a Dragon Pulse ma 85. Okej, okay, cyk. Zamieniamy. I ten Solar Beam mnie jeszcze bardzo interesuje. I to będzie raczej wszystko. Rock, Solar Beam. I to będzie na Venusaura, bo to jest jednak grass, więc zostańmy przy tym, że on jest grass, to zostańmy przy nim. Petal Dance, Egg, Earthquake, Mega Drain, nie? Petal Dance w ogóle ma... Two Turn Attack, the user gathered light... Aha, tylko zaraz. Solar Beam. To się ładuje dwie tury, ale dobra, zamiast tego Petal Dance zarzućmy sobie. Tada, świetnie. Kurde, ale nazbierałem tych ataków. No i ten Rock Slide, ale Rock Slide'a bym już w tym momencie chyba na nikogo nie zarzucał. To co jest, jest ok. Mam wrażenie. To co jest, jest ok. Ok. Let's go, zobaczymy co z tym panem. Ua! Fighting type Pokémon. Czyli jednak fighting type. Myślałem, że on będzie miał jakieś kamienne. Ale to jednak jest fight. Czyli co? Będą Primeape'y, będą Hitmonlee, Hitmonchany, prawda? Nie, jest Onix. Dobra, świetnie. Jak na pierwszy. Czyli dobrze myślałem. Walcząco kamienne. Super. No to Blastoise akurat tutaj nam gra świetnie. No to co, lecimy go surfem, no nic nie dostaje. W zasadzie z drugiej strony mogłem zrobić mega ewolucję, bo... Na nim najszybciej bym tutaj oczywiście zrobił ten super efekt. Okej. Świetnie. Hitmonchan. Dobra, i tutaj spróbujemy Kadabrę wyrzucić. Kadabra jest mega... słaby pod kątem jego punktów życia, więc no, może być ciężko. Ale jeżeli zaatakujemy pierwsi, to możemy zrobić całkiem niezłe obrażenia. Okej. Okay. Fight. I teraz tak. Czym atakujemy, słuchajcie? Dream Eaterem? The user eats the dreams of a sleeping target. Aha, czyli sleeping type target. Musimy go uśpić najpierw. No to co, no to lecimy psychikiem. No tego nie, na to nie zwróciłem uwagi, to fakt. Trochę misplay. Ale całkiem niezłe obrażenia, tylko teraz, no właśnie, fire punch. Skubaniec. Skubaniec. Jak potrafi jednak przypierdzielić, co? Temu Kadabrze. O tym właśnie mówiłem, że obydwoje są na siebie bardzo efektywni. 56. Venusaur. To już nie robi... Articuno 54. Machamp. Dobra, zostawimy tutaj. Najwyżej zrobimy jakiegoś revive'a, chociaż no kurde, tu będzie z nim ciężko. Jeżeli dostanę jakiś... Psychic go nie porobi. Na 100%. Jeżeli Hitmonchana nie porobił, to tego tym bardziej. Earthquake to już w ogóle. To jest atak, który go porobił. What? Zostało mu na pewno... Tak! Jezus Maria, kocham cię. Kocham cię, Kadabra. Naprawdę, jesteś... Ja bym cię... Aż bym cię pomidział. I to jest właśnie, słuchajcie, miłość do swojego trenera. Tych Pokémonów.
To jest właśnie to. Trenuję go od małego, od Abry, od takiego malutkiego. Jestem po prostu pod wrażeniem. Poliwrath. O, no i teraz zmianka oczywiście, jak najbardziej, na Pikachu. Poliwrath jest między innymi typem elektrycznym, więc tutaj nie ma co nawet myśleć. Tylko wchodzi Pikachu, nasz najlepszy w zasadzie Pokémon w tym momencie. I Poliwrath, co byśmy ci tutaj zasponsorowali? Thunder Puncha? Czekajcie, nie, cyk, i chciałbym Y. Nie, no dobra, zostaniemy przy Thunderbolcie w takim razie. Ewentualnie Thunder, ale no to jest duża szansa na to, że nie wejdzie. O, come on! Skubańce bolą tymi ich atakami, wiecie. Dobra, Thunder Punch. Skubańce bolą tych ich atakami fizycznymi, czy tam po prostu typu walczącego. Naprawdę. Świetnie. Hitmonlee. Wiecie co? Zmieńmy sobie Pokemona. Kto mógłby być naprawdę dobry na Hitmonlee? Słuchajcie, może Zamrażańsko? Może Zamrażańsko? No jeżeli ewentualnie mieliby Earthquake, to zawsze jakby Articuno jest również typem latającym, więc Earthquake na niego nie wejdzie. Ale ten raczej będzie kopał skubaniec. Robimy Fly? Ja nie wiem, czy czasem latający... Bo jeszcze można było ewentualnie Blizzard. Ale dobra, wiecie co? Zrobimy Fly. Cyk, do góry. On robi Rock Slide. Oczywiście nie widzi mnie. Cyk. I śmierć from above. Tak myślałem, że ten latający atak jest dobry na walczący. Więc tutaj mogliśmy pójść od razu w Articuno. Ten Fly całkiem robi niezłą robotę. Okej, dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Z tego co pamiętam, następna była babeczka z... Właśnie, z duchami. Z duchami, słuchajcie. A na duchy potrzebny nam jest Kadabra. Czyli musimy uleczyć Kadabrę. Cyk. Okej. I jeszcze sobie potionkami tutaj podhilujemy moje małe... Pikacze. Takie inne. Świetnie. 162, no może już być. Tutaj Kadabra ma o wiele mniej życia. Do fula. Jego akurat do fula. I tutaj w party zamienimy go jako pierwszego. Mam nadzieję, że trafimy na ducha. Cyk. Okej. Zobaczymy, czy pani będzie taka twarda. Hello, Agata. Battle. Agata, ty 5 Pokemonów masz, okej. Arbok, aj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 . No to na Arboka niestety problem jest taki, że Kadabra to tak średnio podziała chyba, wiecie? Na Arboka jest tak średnio, że on podziała. Nie wiem, jak trujące Pokémony działają. Ale wiecie co? Pójdziemy w Blastoise'a. On ma chyba całkiem dużo defa. Więc mam nadzieję, że wytrzyma jakiś atak Arboka. Tutaj akurat był misplay troszeczkę, no nie wiedziałem, że to... Okej, całkiem nieźle. Teraz tak, co byśmy mogli ci zasponsorować, kolego? Surf Ice Punch. Ile to zabiera? Surf... Dark Pulse... A zróbmy Dark Pulse. Poison Jab... Ajajajajaj, proszę tylko się nie... Zatruj, proszę się nie zatruj. Okej. Mało. Bardzo mało. Czyli to jest ewidentnie nie. No dobra, no to co? Ice Punch. Poison Jab kolejny. Boli. Naprawdę, zapomniałem, jaki
atak jest, znaczy jaki typ jest dobry na truciznę, naprawdę. Sorry. No to co, zróbmy surfa. Kolejny poison jab, no to żeś się uparł, no. Uparła w zasadzie Agata. Dobra, następny, no niestety musimy zmienić Blastoise'a, bo inaczej padnie, a Revive'a bym nie chciał wykorzystywać. Okej, okay, mało brakowało. Nie, 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 nie fight, nie fight, nie fight, nie fight. Zmieniamy na Pikachu. Kurde, szkoda, że nie ma Zipzapa, bo być może udałoby mi się tutaj jeszcze wskoczyć. Ale chyba nie. Poison Jab, kolejny. Ła. Skubany Arbok. No słuchajcie, takie małe... Co, przepraszam, główienko. Nie mówcie, że znowu... A, jest to... Nie jest pierwszy. Tyle dobrze. No, będziemy musieli się znowu podhealować po tej walce, jeżeli w ogóle ją przetrwamy, prawda? Okej. Okay. Gengar. No i okej, okay, na Gengara zamienimy sobie... W ogóle podobno... Ja zastanawiam, czy też jakieś ataki typu Dragon nie działają na duchy. Ale nie jestem teraz na 100% pewny. No, mówię, tych wszystkich jakby korelacji nie jestem w stanie spamiętać. Mam pamięć dobrą, ale trochę taką krótką. Dobra, no to w takim razie co? Lecimy psychiem, no. Nie ma nic innego. O, wow, 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 wow. Jak atakuje pierwszy, to nie wiem czasem, czy to nie będzie... Out! A, po raz kolejny mnie kocha. Świetnie. Pamiętam, że Gengar przysporzył mi naprawdę mega dużo problemów. O, no i świetnie. Dobra, Fainted. No i to jest całkiem niezłe, tylko... Kurde, mogłem nauczyć jakiegoś innego Pokemona, być może psychicznego ataku. Okej, okay, Golbat. Tak, zdecydowanie zmieniamy na Pikachu, z tego względu, że to jest Pokemon latający, więc tutaj Thunderboltik wejdzie jak w masło, a przynajmniej powinien. Golbaci. Nie sądzę, żebyśmy przy jednym strzale go ściągnęli, ale myślę, że się postaramy, a przynajmniej Pikachu się postara. Świetnie. Jeden strzał. Wow, wow, wow. Okej. Okay. Co następne? Weezing. No i kurde, i tutaj znowu mam problem. Dobra, switchnijmy sobie na Charizarda. I pociągniemy go tym. Ogniem. Pociśniemy go ogniem. A przynajmniej postaramy się pocisnąć go ogniem. Dobra, co my mamy tutaj z nowego? Fire Blast. No Fire Blast ma, wiecie, 85% na to, że trafi. Wiecie jak to jest, nie? Czyli możliwe, że nie trafi. I 5 w ogóle tych ataków, tylko i wyłącznie ma ten Fire Blast. Nie wiem dlaczego użyłem tej ewolucji, jak powinienem chyba tej drugiej. Wow! Jeden strzał. Nie dość, że się zamienił, był pierwszy, to jeszcze jednym strzałem. Okej, co następne? Gengar. Zostańmy, zostańmy, bo jednak niestety, ale Kadabra padnie. Gengar był o wiele szybszy. No tak, ona miała dwa Gengary, więc to był podwójny jakby problem. Sledge Bomb. Okej, jedna trzecia życia. Wow. Typ Dragon, znaczy atak typu Dragon się tu sprawdził megaśnie. 64 Pikachu, 55 Kadabra. Jeszcze jakby się tak podhealował, to by było super. Ale dobra, my to sami zrobimy. Lecimy dalej. Nie wiem, kto był na samym końcu. Powiem szczerze, że zawsze pamiętałem tą trójkę. Nie pamiętam. Okej. Okay. Ma smoki. I tu będziemy płakać prawdopodobnie. Tu będziemy prawdopodobnie płakać. Dobra, Medicine Pocket i wjeżdżają potionki. Wjeżdżają potionki. Na pewno Kadabrę. W zasadzie może być jeszcze jeden na Kadabrę. I tutaj chyba typ Ice będzie dobry, jeśli się dobrze orientuję. Okej. Okay. Teraz tym mniejszym. A, Pikachu mogłem jeszcze podhealować tym, tą 60. I tutaj typ Ice będzie chyba okej. Okay. Czyli Blastoise w zasadzie, nie? Cyk,
a dohealujmy ich do końca. Czyli Blizzard, Articuno, no... Mam nadzieję, że będzie ok. Party. I zmienimy sobie na Articuno jako pierwszego. Blastoise'a gdzieś tutaj pod orędziu. Wiadomo, że drugie miejsce to jest w ogóle totalnie w żaden sposób niepotrzebne. Ale... albo nie, inaczej. Możemy dać sobie Blastoise'a na pierwszego i zrobić mu mega ewolucję od samego początku. Zobaczymy. Siemaneczko. Dragons. No. Dratini, Dragonair i te sprawy. I pewnie będzie miał jeszcze Gyaradosa. Czy Gyaradosa. W zasadzie. Elite Four Lens. Sidra! Jezus Maria, dlaczego ja o tym nie wiedziałem, że Sidra jest jako pierwszy? Jezus Maria. Lipa, 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 polipa. Mega Evolution i Ice Punch. Nie będę wykorzystał. Zobaczymy, jak zaatakujemy. Jeżeli zaatakujemy słabo, to zmienimy na Hyper Beam. Nie trafił, czy co? O, żeż ty w życiu. No przecież to jest nie, w ogóle nie efekt... Boy. Dobra, już wiem, że trzeba zmienić. Dziękuję. Tylko boję się, że Pikachu dostaje mocnego wpierdziela teraz tym atakiem, który Sidra zada. Bo tak jedna trzecia jakimś... O, Dragon Pulse. Od kiedy Sidra jest smokiem? Możecie mi powiedzieć, albo od kiedy się jest w stanie nauczyć ataku typu smoczego. Wow. Dobra, Sidra padł. Czy padła w zasadzie, bo to jest kobieta. Okej. Okay. Następny to... Aerodactyl. Okej, okay, Aerodactyl jest Pokemonem latającym, więc mam nadzieję, że oczywiście tutaj wejdzie również Thunderbolcik. Oby. Między innymi latający. Okej. Okay. Dziękuję. Więc jeszcze trzech czy czterech przed nami. Ile on ma Pokemonów? Następne. Gyarados. Okej, okay, dobra, super. Zostajemy. Jeszcze trzy Pokemony. Czyli Pikachu tutaj może nawet porobić. Szkoda, że Pikachu nie ma mega ewolucji. Thunderbolcik. Wjeżdża. Świetnie. Jeden strzał. I kolejna samica, tak by the way. Tego Gyaradosa. Co następne? 57 Blastoise. Charizard. O, jak milusio, słuchajcie. Bo my akurat na Blastoise mamy mega ewolucję. Więc Surfik powinien wjechać jak złoto. Naprawdę. Ja to planowałem, słuchajcie. Ja to planowałem. Ma ewoluowanego w jakiejś... Nie, mega ewolucji nie ma zrobionej. Ale my mamy, czyli Surfik wjeżdża. Ja. Jako pierwszy atakuje. Okej, okay. Mamy skorupę. Pamiętaj o tym. Jednostrzałowiec. Dobrze. Co następne? Dragonite. No i tutaj w zasadzie powiem wam szczerze, że Dragonite'a nie mam zielonego pojęcia, czym potraktować, bo nie pamiętam, co jest dobre na smoki. Ale spróbujmy tego Ice Puncha. Outrage. Boli. It's super effective. Czyli dobrze myślałem. Uda nam się przeżyć? Niestety nie. Dobra, ale mamy jeszcze jednego Pokemona, który ma ataki lodowe. O, jest Confused, super. Znaczy, mam nadzieję, że będzie, jak my wjedziemy Articuno mu teraz na twarz. Jakimś Blizzardikiem albo Ice Beamem. W zasadzie Ice Beam powinien wystarczyć. Zobaczymy, ile zadaje z tych, tych ataków. Ice Beam zadaje 90, a Blizzard... Tylko, że Blizzard ma 70% na trafienie, więc lecimy Ice Beamem. Nie będę ryzykował. Świetnie. Mamy go. Oh yeah, baby! No i pokonana. Fantastyczna czwórka, słuchajcie. Oh yeah! Ale mistrz zaklaskał, brawo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.
One more. There is more trainer of. There is. To jest. Co? Co? Serio? Nie, no właśnie. Gary. Okej, czyli z Garym będziemy teraz jeszcze się potyczkować. No dobra, no to słuchajcie, zróbmy sobie jeszcze tego Garego. Tylko dajcie mi chwilę na wyleczenie się, proszę. Dziękuję. Ja nie mogę wrócić, prawda? Więc tutaj musimy akurat się podleczyć z tego, co mam. Pyk. Blastoise, Revivik. Świetnie się spisałeś, naprawdę. Jestem z ciebie dumny. I tutaj już sobie zwykłymi potionami podleczymy. Nie wiem jeszcze, ile zostało nam ataków, ale powinno być całkiem nieźle. Cyk. Cyk. Dobra, 1 HP to jest całkiem okej. I zmienimy sobie na Pikachu jako pierwszego. Nie pamiętam, co on będzie miał jako pierwsze i jakie miał ataki. Ale mi się wydaje, że tutaj chyba Charizard, bo on będzie miał tam chyba Nidokinga. Nidoqueen. Prawda? No, jaki cwaniak. No, żeś to zrobił. Powiem ci szczerze, że jesteś... Mega mnie zaskoczyłeś. Do cyrku się nadajesz, naprawdę. Czyli byłeś jako pierwszy, powiadasz. No dobrze, pokonałeś całą czwórkę jako pierwszy. No to let's go. A tyle ci pomagałem, wiesz? A tyle ci pomagałem. No dobra, chodź, zawalczymy. Uuu, 6 Pokemonów. Będzie ciężko. Pidgeot. Jesteśmy na wygranej pozycji, bo mamy oczywiście w tym momencie Pikachu na... Dobra, 56. Świetnie. Thunderbolcik powinien wystarczyć. Zostanie nam pie... O, Keystone. Bożeż ty w życiu. Ej, 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 ale raz na turę można, prawda, zrobić. Ale lata. Dobra, oby. Nie, zostało mu troszkę. Heatwave. O, uniknąłem. Boże, jak pięknie. Thunder Punch. Ojej. Nie, uciekł. Zmienił. A to skubaniec. Dobra, to jest jeden z niewielu. No właśnie. I to jest trochę lipa, bo on zmienił zaraz po tym, jak ja wykonałem atak, więc to jest nie fair. Przed atakiem jakby zmiana, atak wchodzi w jakiegoś innego Pokemona, który jest typu, wiecie, nie dla nas. Okej. Okay. Oj, co ty mnie tą kością będziesz obijał 2 razy? No dobra, Marowak, kolego, dla ciebie surfika przygotowałem. Ty mi nie uciekniesz. Kolego. Dobra, widzę, że jeszcze jeden surfik na ciebie. Raz. I 2. Kurde, obija tym tą kością, wam powiem. No i wchodzi w następny surfik. Chyba, że mi znowu zabierze tego Pokemona sprzed twarzy. No chyba sobie kpisz! Vaplume. Tutaj potrzebujemy jednak, jakby nie patrzeć, ognia. Ej, ale to jest nie fair! To jest mega nie fair! Charizard wjeżdża. To jest mega nie fair. I mój atak, który powinien wejść w super effective, wszedł mi w not very effective. Niemiło. Solar Beam. Okej, okay, i on tutaj zbiera, z tego co wiem, tą swoją aurę, a ja mam problem taki, haha, że prawdopodobnie może mi się nie udać go zaatakować tym Fire Blastem, a jak mi się nie uda, to bardzo możliwe, że Charizard padnie! Bo ten Solar Beam chyba, jeśli dobrze pamiętam, 200 damage'a zadaje. Ale my wchodzimy pierwsi. Jest! Świetnie. Charizard nie zawodzi. Naprawdę. Co następne wchodzi? Jolteon. To na Jolteona switchniemy sobie Venusaura. I zrobimy mu Earthquake'a pod nogami. No, Venusaur niestety już nie może mega ewoluować.
Na razie mu wyeliminowaliśmy jednego, kurde, Pokemona. To nie jest miłe. Okej, Thunder nie powinien nam zrobić zbyt dużo, ale oczywiście wejdzie, nie? No bo jak żeby inaczej. Wejdzie, bo jak żeby inaczej. Earthquake. Zobaczymy, ile mu zada. Mam nadzieję, że chociaż połowę. Świetnie. Jakieś 3/4. Kolejny Earthquake, czy weźmie go? Ja pierniczę, nie wierzę. No po prostu, jak mnie irytuje ten typ. No i Pidgeotta, kurde, wziął. No chyba sobie, kurde, jaja robisz. Po raz już trzeci. Co za franca. Po raz trzeci już mnie zrobił w ten sposób. A jest właśnie, kurde, jesteśmy w dupie. Dawaj, Żydko. It's not very effective, ale jednak. Jednak padł, dobra. O Boziu, Boziu. Rapidash. No to na Rapidasha oczywiście zmieniamy Blastoise'a, który tutaj już troszeczkę jest poobijany, ale myślę, że spokojnie powinien wystarczyć na Rapidasha, jeżeli mi znowu nie zmieni. Świetnie. Oby to wystarczyło. Surfik. Uderzy mocno. Dobra. Ale nie jestem podpalony. Tyle dobrze. Na szczęście go nie zabiera sprzed twarzy. Ła, zostaje trochę. Kolejny surfik wjeżdża. Czy tam zabierze? Full restore. No nie wierzę. I teraz powinien wejść critical. Żeby, kurde, typa poskładać, nie? Nie wszedł critical na surfa. Zobaczymy. Kolejny surfik. Zabierze go pewnie. A nie. Dobra, kolejny atak ten sam. Nie powinniśmy paść. Okej, nie padliśmy. Surfik. I zostają mu trzy Pokemony. Zostają mu trzy Pokemony. Pytanie jakie? Bo my mamy mocno poobijane również te Pokemony wszystkie swoje, nie? A, Blastoise. Charizard 58. Dziękuję bardzo. Jolteon? Kolejny? A, zaraz, no tak, bo przecież on mi zabrał sprzed nosa. Kto miał Earthquake? Venusaur, prawda? Tylko, że problem jest taki, że Jolteon może nam tego Venusaura obić do zera. Mamy bardzo mało życia. A nie pójdziemy jako pierwsi. Jolteon będzie o wiele szybszy. Więc wbijam do baga. I robimy Hiperpotiona. Cyk. No trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Bardzo możliwe, że zmieni Pokemona, bo przeciwko mojemu Thunder. Haha! Nie ma tak, nie dla, kurde, pieska kiełbaska. Nie ma tak. Thunder. Okej. Okay. Nie powinno zrobić tam wiele. Super. Tych hiperpotionów mamy naprawdę sporo, więc nawet jakbyśmy mieli na te dwa ostatnie Pokemony jego coś tutaj świrować, to powinniśmy wyleczyć wszystko. I to jest walka, słuchajcie. To jest walka. 57, świetnie. Coś jeszcze wzrosło? Co mamy następne? Slowbro. No to na Slowbro oczywiście mamy wypoczętego Pikachu, który wjedzie Thunderboltem. Zostało mi minus 5, czy 5 czy 4 użycia, nie? Thunderbolta. Zawsze mamy Thunder Puncha. Wszystko elektryczne. Fight. I Thunderbolcik. 5 powinno spokojnie wystarczyć. Na pewno jednym go nie ściągniemy. Tak też myślałem. Light Screen. Nic mi to nie mówi, kolego. Against Special Moves. No dobra, no to zrobimy Thunder Puncha. Taki trochę normal mów. O ty gnojku, znowu mi ściągnąłeś przed nosa. O Jezus Maria, kolejny Marowak. Kolejny Marowak, znaczy kolejny. W zasadzie to ten sam, tylko że kurde mi znowu z nim przyłazi tutaj. Out mi stąd. Zaraz się tu porobimy. Mamy mega ewolucję, Boomerang? No way!
No way! Kolego. Świetnie. I co on tam ściągnął? Jolteona chyba, tak? Nie, Slowbro, przepraszam. Slowbro. Ojej, trochę źle zrobiłem. Z tego względu, że Slowbro jest jednak... No dobra, no ale tu... Powinniśmy raczej mimo wszystko... załatwić tę sprawę. O, no chyba, że robisz takie sprawy. No nie, no kolego, no chyba, że leczysz Slowbro do maksa, no to wtedy musimy zmienić sprawę. Nie, 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 tak się bawić nie będziemy. Tak się bawić nie będziemy. Kolejny outrage. Light skin. Chociaż wiecie co? Tak się teraz zastanawiam. Może Charizard go porobi? Okej, jestem confused, więc na pewno tutaj będziemy musieli surf. Surf może wjechać mocno w Charizarda, bo jest jednak ognisty. Oła, przeżył to. Skubaniec. No to co, lecimy outrage'em? Ajajaj. No kolejnego surfa może nie przeżyć. Świetnie. I dokończył dzieła. Nawet na przegranej pozycji, jeżeli chodzi o typy Pokémonów, Charizard dał sobie świetnie radę. No i teraz to my jesteśmy mistrzem Pokémon. O, płaczesz. O. Jaka muzyczka. Come with me. O, gdzie pójdziemy? Dostaniemy coś? Nagrodę? Kurde, powiem wam szczerze, całkiem dużo czasu nam to zajęło. Ile to było? 5 walk, nie? You saved game. Congratulations, Siri. Dziękuję, dziękuję. Hall of Fame. O, kurde. Teraz pewnie będę widział wszystkie Pokémony, którymi walczyłem tutaj. Aha. Wszystkie Pokémony, którymi walczyłem w trakcie walki z elitą. Z czwórkową elitą, tak powiem. Congratulations, champion! Pikachu, 64 poziom. Articuno, 54 poziom. Venusaur, 57 poziom. Kadabra, 55. Charizard, 58. Oraz Blastoise, 57. Pięknie. No ale teraz jeszcze zostało nam... O, końcóweczka, słuchajcie. Końcóweczka, ale prawdopodobnie jeszcze postaram się złapać Mewtwo, bo nam się prawdopodobnie odblokuje ta... jaskinia, w której jest Mewtwo, więc to będę chciał jeszcze zrobić, ale tak ogólnie, powiedzmy fabularnie, w tym miejscu Pokémon Let's Go Pikachu się kończy. Już tylko teraz zostaje nam wolny świat, otwarty świat, w którym sobie też poprzemierzam jeszcze właśnie tą jaskinię, żeby znaleźć Mewtwo. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę w dzisiejszym odcinku. Mega, mega długo. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za wasz czas, no i piąteczka dla was. Widzimy się w następnym odcinku prawdopodobnie jeszcze z Pokémonów. Trzymajcie się, na razie.